Dzień dobry państwu, Łukasz Kościenia. witam bardzo serdecznie w porannej rozmowie Radia Rekord i Telewizji Dami Cię ze mną jest pan Radosław Witkowski, prezydent Radomia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie prezydencie, wczoraj radomski pakt samorządowy Radosława Witkowskiego oficjalnie stał się faktem. Czym jest ten dokument? To nie jest dokument, to jest ruch, panie redaktorze, bo tak jak miałem okazję wczoraj mówić, wszyscy po stronie tej demokratycznej, bo wczoraj spotkały się wszystkie ugrupowania demokratyczne, które w tej chwili rządzą w Warszawie, mamy świadomość, jak przed ważnym zadaniem stoimy, jak przed ważnymi wyborami 7 kwietnia stoimy. To są najważniejsze wybory samorządowe dla Radomia po 1990 roku, bo to w 1990 roku były pierwsze wybory samorządowe. Mamy tego świadomość, Dlatego pokazaliśmy wczoraj mieszkańcom Radomia, że jesteśmy razem, że chcemy i stworzymy jedną listę w wyborach samorządowych. Wszystkie ugrupowania poparły mnie jako kandydata na prezydenta i o to będziemy zabiegać i przekonywać mieszkańców Radomia, żeby 7 kwietnia stworzyć taki układ władzy w samorządzie, który będzie miał wprost odzwierciedlenie i odwzorowanie w wyborach z 15 października to może w tylko polskim rządzie. Uzupełnimy. Panie prezydencie, że w skład ugrupowań, które pana popierają, to oczywiście Platformy Obywatelskiej jest Lewica Polska 2050, Polskie Stronnictwo Ludowe, a także bezpartyjni Radomiani. Dziękuję, panie redaktorze, że pan to przywołał, bo rzeczywiście warto w tym miejscu powiedzieć, że w, mówiąc o tych demokratycznych ugrupowaniach, mamy na myśli koalicję obywatelską. Polskę 2053 Szymona Hołowni, Polskie Stronnictwo Ludowe, Lewice i oczywiście Stowarzyszenie Bezpartyjni Radomiani. I wszyscy wczoraj mówiliśmy jednym głosem: chcemy utworzyć taki model władzy samorządowej po wyborach kwietniowych, żeby móc korzystać z tego, z tych owoców wyborów 15 października tak, aby w Radomiu rządziły te ugrupowania, które w tej chwili tworzą polski rząd na czele z panem premierem Donaldem Tuskiem. No to I, to jest nasz, I to jest nasze zadanie. Każdy to jest nasze tego zadanie tego ugrupowania, panie prezydencie, to, to właśnie twierdził. Natomiast y, jest miło, jest fajnie, natomiast ja taką troszeczkę taką y, łyżkę dziechcił do tej beczki miodu w bo pojawiają się też takie e, komentarze, że tak naprawdę idziecie wspólnie do wyborów e, z tego głównie powodu, e, że tak naprawdę boicie się samodzielnej rywalizacji z prawem i sprawiedliwością. Nie, panie redaktorze, myślę, że wczoraj to bardzo dobrze i pięknie wybrzmiało z naszej strony. Łączymy siły e, właśnie po to, żeby te wybory wygrać, żeby mieć e, wpływ e, na to, co dzieje się w Radomiu, żeby korzystać e, z tych owoców warszawskich, o których mówiłem. My mamy świadomość, że dziś premierem polskiego rządu jest premier Donald Tusk, Koalicja Obywatelska. Wielu kluczowych ministrów to ministrowie z Polskiego Stronnictwa Ludowego czy z, z Ruchu chołowni, y, Też ministrowie z Lewicy. I właśnie y, ten model funkcjonowania radomskiego samorządu chcemy zaproponować w wyborach, y, które odbędą się y, w kwietniu. Mając na uwadze i w pamięci to, co działo się przez ostatnie pięć lat, y, czyli y, w tej kadencji, która jeszcze y, Trwa i, i, i za kilka tygodni się skończy, jak sprawy samorządu traktowali politycy Prawa i Sprawiedliwości na czele z, tutaj z tym liderem, mentorem, intelektualnym posłem Markiem Słuskim, jak i również tu lokalni, lokalni radni Prawa i Sprawiedliwości, który, którzy wprost torpedowali różne dobre działania z tylko, po to, tylko strony, dlatego, Panie że jestem prezydentem nie reprezentującym PiS. Z jednej strony m, no, też mówi pan o tym, że jest to naturalne, żeby władze samorządowe, była powiedzmy związana partyjnie, czy, czy żeby oso, te osoby, które pełnią władzę w rządzie z, tej, z tego samego grupowania był też, były też władze samorządowe. Natomiast też w pewien sposób no później będzie pan jeszcze bardziej skrupulatnie rozliczany z tych obietnic. I jeżeli coś panu nie wyjdzie, to już nie będzie Panu powiedzieć, o no, prawo i sprawiedliwość mi nie pomogło, prawo i sprawiedliwość mi nie dało pieniędzy, prawo i sprawiedliwość niszczy samorządy. Panie redaktorze, od dziewięciu lat, bo od dziewięciu lat sprawuję funkcję prezydenta miasta, jestem skrupulatnie rozliczany ze swoich obietnic, także i przez pana redaktora, co sobie niezwykle cenię i ale jestem częstym ma... u pana gościem. Tak, ale ma, Natomiast... ale ma pan bardzo dobry argument. No Prawo i Sprawiedliwość nie daje pieniędzy dla miasta. No źle, źle traktuję Radą, bo jestem prezydentem Platformy Obywatelskiej. Teraz ten argument, jeżeli pan wygra, to zostanie wytrącony. Ale my właśnie, nam właśnie o to chodzi, panie redaktorze, żeby przekonać mieszkańców Radomia, że warto na te... Dwie kadencje, bo te dwie kadencje będą biegły równocześnie kadencja samorządowa i kadencja parlamentarna, że warto zespolić siły warto wykorzystać tę wartość dodaną, jaką daje, jaką dają daje wynik wyboru z 15 października. Dlatego wczoraj powiedzieliśmy, tworzymy naszą radomską koalicję 7 kwietnia i chcemy zaproponować, i zaproponujemy w ciągu najbliższych kilkunastu dni radomianą, ofertę rozwoju miasta i przede wszystkim rozwoju naszej radomskiej. Wspólnoty, tak aby wykorzystać y, zarówno te środki zewnętrzne, które mogą do nas, pieniądze zewnętrzne, które mogą popłynąć y, z rządu, chociażby na Trzeci Szpital, o którym rozmawiamy od y, kilku lat, ale także, żeby y, y, wdrożyć i wycisnąć każde euro z tej nowej perspektywy finansowej, którą przecież premier Tusk y, y, uruchomi. Więc y, y, nie, ma, nie chcemy tracić, nie możemy marnować y, czasu y, na kolejne przekomarzanki, y, na, y, na dyskusje y, takie bezsensowne, i frustrujące, jakie mieliśmy, jakich byliśmy świadkami przez ostatnie pięć lat w Radzie Miejskiej. Nie, my mówimy wprost, chcemy to odzorować, chcemy z tego korzystać. Ja kandyduję na urząd prezydenta, natomiast też naszym celem jest zwycięstwo w Radzie Miejskiej i, i uzyskanie, uzyskanie bezpiecznej większości dla wszystkich pan, dobrych radomskich projektów. I bo i nie pozwoli możemy... pan, panie prezydencie, że zapytam o kulisy tych rozmów. Kiedy tak naprawdę to wszystko się rozpoczęło? Tak jak wczoraj na konferencji powiedziałem, od pięciu lat rozmawiamy o tym, jak funkcjonuje radomski samorząd. Ale jak... nie wierzę, że od pięciu lat, już od, od samego nie, początku oczywiście... konferencji pan rozmawiał na temat współpracy, bo chociażby Polska 2050 jeszcze wtedy nawet nie istniała. Słuszna uwaga, natomiast jeśli pan, panie redaktorze pyta o kulisy, to mówię o genezie. Jeśli od przez pięć lat rozmawiamy i wytykamy politykom PiSu na czele z, z Markiem Suskim, w jaki sposób traktuje radomski samorząd i ile radom traci przez no, takie destruktywne... Wytyka... Tracie Prawo i Sprawiedliwości tak, jako tą... partie, które podpisały ten pakt, to prawda, ale też wielokrotnie partie, które teraz, panem, które teraz z Panem współpracują, które teraz Pana poparły, również Pana krytykowały. Także to nie było tak, że e, no, wszyscy mówiliście jednym głosem i krytyki pod Pana adresem nie było. Ale też wczoraj podkreślaliśmy, że oczywiście są rzeczy, które nas różnią i to w różnych aspektach i w różnych dziedzinach, bo gdybyśmy byli jednością, to byłaby to jedna partia, natomiast są cztery partie jedno stowarzyszenie, więc różnimy się. I my mamy tego świadomość, dlatego siadając do rozmów wiedzieliśmy, że się różnimy, natomiast szukaliśmy tego wszystkiego, co to nas do... łączy. A co nas łączy? Rozwój Radomia i rozwaj, rozwój radomskiej wspólnoty. No i to, żeby, dlatego... to i to, żeby pan wygrał wybory na prezydenta i żeby poszczególni przedstawiciele znaleźli się w Radzie Miejskiej, niektórzy po raz pierwszy, bo ale to jest tylko zdaje sobie sprawę, że te mniejsze ugrupowania samodzielnie nie miałyby większych szans na dostanie się do Rady Miejskiej. Ale to są tylko narzędzia, które mają nam pozwolić zrealizować ten duży plan rozwojowy z wykorzystaniem wszystkich możliwości, jakie w tej chwili daje władza centralna i rząd pana premiera Donalda Tuska. Dobrze. Czyli tak, kuisy koalicji pięć lat, tak? Pięć lat trwały rozmowy. No pięć lat rozmawialiśmy Dobrze. o tym, co zrobić, żeby, 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 żeby to odpowiedzi zmieniać. nie dostanę. Jeżeli chodzi od kilku... o... Dobrze, ale panie redaktorze, nie, nie, żeby, bo, bo ja jestem akurat, cenię sobie pana i rozmowy z panem, więc jeśli pan pyta od kiedy rozmawialiśmy, to wiadomo, że przez pięć lat diagnozowaliśmy sytuację, natomiast te, te rozmowy zintensyfikowaliśmy w ciągu ostatnich kilku tygodni, o, kiedy, już, to jest kiedy, kiedy już O którą, było, kiedy już by... o którą pytałem. po wyborach 15 października doszliśmy do wniosku, że czas na nasz Radomską Koalicję 7 kwietnia i wtedy usiedliśmy do rozmów i zaczęliśmy o tym rozmawiać. Jeżeli chodzi o listy, jak to zostało przyjęte wśród um, chociażby przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, wśród obecnych radnych Rady Miejskiej z klubu Koalicji Obywatelskiej, no bo e, mamy pięć okręgów, w każdym okręgu po siedmiu kandydatów, to co daje łącznie 35 kandydatów do Rady Miejskiej. W każdym okręgu musi być po trzy kobiety na liście, to wynika z parytetu. No i tak naprawdę, no, łącząc kilka różnych ugrupowań, no to naprawdę dla osób, które Teraz są w Radzie, no miejsca może zabraknąć. To ja powiem tak bardzo krótko i konkretnie. Udało się, panie redaktorze, udało się, będzie jedna wspólna lista, która w moim przekonaniu, ale nie tylko moim, zaspokaja ambicje i aspiracje wszystkich ugrupowań, ale jak to jest w dobrych negocjacjach, to wszyscy wiemy. Jeśli wszyscy mają poczucie niedosytu i odrobinę niespełnienia swoich celów, to znaczy, że to były dobre, merytoryczne negocjacje. Proszę zauważyć, to jest myślę, że bardzo istotny element. Nie czekaliśmy z tym do ostatniej chwili. Przecież czas na rejestrację list mamy jeszcze około półtora miesiąca. My, no, no tak z, naprawdę informacje o tym, że będzie ta współpraca już pojawiły się jakiś czas temu. Ale informacje pojawiły się dlatego, że ta współpraca zafunkcjonowała. Więc, no tak, no, to więc nie, nie było na co czekać. Więc nie czekaliśmy do rejestracji list, tylko stwierdziliśmy, że skoro jesteśmy. Mamy, mamy ten, sam, ten sam cel. Wiemy, jakie musimy narzędzia zastosować, żeby ten cel osiągnąć. To usiedliśmy do stołu, uzgodniliśmy, te negocjacje się odbyły i dziś znaczy nie dziś, wczoraj powiedzieliśmy, że będzie jedna lista, jeden wspólny kandydat na urząd prezydenta i od 7 kwietnia chcemy realizować znacznie więcej, znacznie więcej projektów dla Radomia niż do tej pory. A jak podzieliście listy, jeżeli chodzi o poszczególne ugrupowania? Tak jak wczoraj miałem, panią, panie redaktorze, okazję powiedzieć, ta, powiem tak, ta, ten podział jest sprawiedliwy. I, A konkretniej? I, i, I myślę, że proszę o cierpliwość. W ciągu kilkunastu dni na pewno będziemy odsłaniać te kulisy, jak, znaczy nie kulisy, tylko układ, układ listy, więc dziś też nie chciałbym, bo tak się z partnerami umówiliśmy, że każdy ma autonomię, jeśli chodzi o prezentację swoich kandydatów, więc nie chciałbym, żeby ktoś miał do mnie o to pretensje. A jeżeli chodzi o prezentację pana programu, kiedy możemy go Poznać? Panie redaktorze, myślę, że w ciągu najbliższych dwóch, trzech tygodni, tak jak zapowiadałem kilka minut temu, przedstawimy konkretną ofertę na rozwój radomia, na rozwój naszej radomskiej wspólnoty. Co możemy wspólnie zrobić, żeby w dalszym ciągu zmieniać nasze miasto, żeby poprawiać jakość życia nas radomian. To jest gotowe, ale potrzebujemy jeszcze dwa, trzy tygodnie na już to, żeby przekuć to w konkretne projekty. Panie prezydencie, przechodzimy do kolejnego tematu. Pojawiły się informacje, że już wkrótce powiększy się grono wiceprezydentów naszego miasta. Pojawiły się informacje, że do, pana, do grona pana współpracowników dołączy Polityk Polski 2050. Udało nam się ustalić nazwisko Łukasz Molenda. Czy rzeczywiście jest coś na rzeczy? Czy ten, ta osoba dołączy do, do grona pana współpracowników? Jeśli pan, panie redaktorze, zada mi wprost pytanie, czy potwierdzam. Oczywiście. To potwierdzam. Oczywiście, że tak. To jest jeden z elementów też tego, o czym mówiłem. Nie możemy marnować czasu. Jeśli dziś jeśli dziś ministrami w rządzie pana premiera Tuska, kluczowymi ministrami są politycy Polski 2050, Szymona Hołowni, to również nie chcę, ja nie chcę czekać na wybory, na kampanię wyborczą i, i, i zaczynać nowych, realizację nowych projektów w maju, czerwca może nawet i później doszedłem do wniosku, że warto to skonsumować na rzecz naszego miasta i na rzecz naszych mieszkańców. Teraz stąd moje ustalenia, że polityk wskazany przez Polskę 2050 Szymona Hołowni obejmie wakujące, bo w tej chwili mamy stanowisko i rozpocznie od za kilka dni już pracę na rzecz Radomia. Uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, bardzo praktyczne rozwiązanie i rozwiązanie, które tylko może nam przysporzyć. Dobrych rzeczy w naszym mieście. Czyli rozumiem, że to była Pana inicjatywa, żeby ktoś z Grona Polski 2050 w prezydium się pojawił, to nie był na przykład warunek poparcia Pana w najbliższej kampanii samorządowej. Nie, 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 nie. nie. To jest. Znaczy, i, i ja akurat już od 9 lat jestem prezydentem Radomia i mam e, naprawdę, potrafię na to spojrzeć i z góry, i z boku, i z lewej strony. warunek Pan sobie postawić i, nie, i nie da, tak? z, i z lewej i z prawej strony i wiem, co jest dobre dla miasta. I uważam, że dziś poza deklaracją współpracy też należy tę deklarację przekuć w, już w działania. A działania mogą wykonywać ludzie, odpowiedni, kompetentni ludzie zajmujący stanowiska, więc stąd nasza, nasza wspólna decyzja z ruchem, z, z Partią Polska 2050 na Hołowni o wspólnych działaniach na rzecz miasta. A nie można tego zrobić lepiej niż z pozycji wiceprezydenta. Czemu? Stąd taka decyzja. Czemu w takim razie w lutym prezydent... Nowy wiceprezydent, jak już usłyszeliśmy, Łukasz Molenda, rozpocznie swoją pracę. Skoro mówi pan o tym, że jest, są przedstawiciele Polski 2050 w rządzie, rząd mamy od grudnia, to czy nie dało się w takim razie powołać pana prezydenta wcześniej? No, oczywiście, że się pewnie dało, dałoby się w, w każdej chwili. No, no wie pan też, jaki jest, jest... odbiór no, dwa miesiące do końca kadencji. Y, ale też. Yy... Powtórzę, to po raz trzeci. To nie ma żadnego znaczenia. Nie możemy marnować tego czasu, który nam dali wyborcy w 2018 roku, mi jako prezydentowi, a polskiemu rządowi w 2023 roku. I każdy dzień jest na wagę złota. Stąd taka moja decyzja, że nie czekając na rozstrzygnięcia wyborcze, już chcę, żeby ta praca była znacznie szersza i żeby korzystać właśnie również z tych kluczowych ministerstw, które w tej chwili Y, są zarządzane przez y, polityków y, partii pana Hołowczyka. Polska 2050 skazała kandydata, to nie pan wybierał konkretną osobę, tak? To był efekt naszej dobrej rozmowy. Szukaliśmy zarówno przedstawiciele PL2050, również jak i ja, osoby kompetentnej, która będzie gotowa podjąć się bardzo trudnych zadań, i to jest główny, zawsze główny cel, który przyświeca w obsadzaniu, tak, przynajmniej jeśli chodzi o mnie, tak kluczowych stanowisk w mieście. No właśnie, mówi pan o trudnych zadaniach. To w sumie to pytanie powinno paść tuż po tym, jak Pan ogłosił, że pan Łukasz Mojenda będzie nowym wiceprezydentem. Czym on będzie się zajmował? Tak jak, tak, jak, tak, jak, tak, tak jak to wynika z tych kluczowych ministerstw, które są zarządzane przez polityków partii Szymona-Hołowni, Ministerstwo Rozwoju, czyli. Projekty unijne, pieniądze unijne, tu nie możemy czekać i ja chcę jak najszybciej takich konkretnych, konkretnych działań związanych z projektami unijnymi. Wszyscy czekamy, na, wszyscy czekamy na pieniądze unijne. Ja mam świadomość, że ich jeszcze w tej chwili w Polsce nie ma. To są błędy, kosztowne błędy popełniane przez PiS, ale musimy być gotowi i tu liczę na bardzo dobrą współpracę i przede wszystkim Ministerstwo Klimatu przy olbrzymie, przy olbrzymie pieniądze, które mogą pop płynąć na projekty niebieskie, na infrastrukturę niebieską, zieloną, ale nie tylko. I tutaj również nie mamy, ja nie mam czasu czekać, radomianie nie mają czasu czekać. Trzeba wykorzystywać szansę, jaką dał nam los, a w tym przypadku tym losem były wskazania wyborców i w Radomiu, i w Polsce, związanych z wyborami 15 października. Czyli stąd, ochrona środowiska i fundusze unijne, stąd, tak? Stąd, stąd koalicja 15 października, ogólnopolska koalicja 15 października. W Radomiu ma swoją, ma, ma ma, swoją, ma swoje odniesienie w, Radoms, w Radomskiej koalicji 7 kwietnia, którą chcemy wykorzystać właśnie, żeby zrealizować Panie takie prezydencie, rzeczy. Ochrona środowiska i fundusze unijne. Na przykład. Okej, okay. edukacja? Nie. Czyli to pozostaje w gestii pani prezydent Katarzyny Kajnowskiej. Tak. To ciekawe, bo w sumie Koszmoenda w ostatnim czasie bardzo mocno zajmował się edukacją. więc naturalne, byłoby, żeby właśnie ten raz od ale rozumiem, że nie, nie mógł nie, pan naturalne... doprowadzić do konfliktu nie, 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 w bronie wiceprezydenta. Nie, panie redaktorze, naturalne to jest to, żeby każdy zajmował się e, najlepiej, jak tylko potrafi, zgodnie ze swoimi kompetencjami. Natomiast e, bardzo dobrze, zgodnie ze swoimi kompetencjami, edukacją w Radomiu zajmuje się pani doktor Katarzyna Kalinowska i absolutnie nie zamierzam tego zmieniać. Życząc w, ty, w tym miejscu pani, e, pani doktor. Pani Prezydent jeszcze więcej sukcesów, jeśli chodzi o e, zarządzanie tą bardzo trudną, e, trudną działką. To też będzie ciekawa w sumie współpraca obydwu Panów, bo Ale oczywiście... Łukasz Molenda również nie szczędził krytyki pod Pana adresem e, w ostatnich miesiącach, także? Jak Państwo widzicie, polityka będzie mógł, potrafi łączyć będzie pan, ludzi mimo różnic. Pan Łukasz Molenda będzie mógł w praktyce, w, praktyce, czyli, w praktyce zrealizować te wszystkie rzeczy, które krytykował. Czyli będzie Pan skrupulatnie, skrupulatnie Pana nowego wiceprezydenta rozliczał? Od kiedy zaczyna swoje obowiązki? No, proszę mnie nie pytać w tej chwili o datę, bo to również. Ale to wynika... rozumiem, najbliższe dni. Najbliższe tak? dni, tak, tak jak powie... cztery razy już mówiłem, nie chcę marnować czasu. Radom i Radomianie nie mogą marnować czasu na e, przepychanki. Po prostu ta praca musi iść e, w sposób e, szybki, kompetentny, a przede wszystkim skuteczny. Radosław Witkowski, prezydent Radomia, był cię moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie i życzę miłego dnia. Dziękujemy bardzo za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia już jutro.